Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z Kariery Bramkarzy. A dziś zagramy jedno spotkanie ligowe z West Bromwich Albion i jedno pucharowe z Watfordem. Będzie się działo, bo jest to już ćwierćfinał rozgrywek, więc nikt nie chce odpaść na tym etapie. I wybierzmy stroje. Myślę, że weźmiemy inne, zobaczmy. Te będą świetne. Do których? O, idealna kompozycja. Zaczynajmy spotkanie. I zobaczmy rzut rożny, wybicie. Birds, Lescott, zobaczmy czy będzie strzał. Varela, dobra sytuacja do dośrodkowania. Zobaczmy, wycofanie, podanie, strzał. Tuż obok bramki, dużo szczęścia Wojtka Szczęsnego. I zobaczmy, akcja Arsenalu, zobaczmy. Dobra seria podań, czy będzie strzał w końcu? Złe podanie, ale jeszcze szansa strzału! I 1-0. Idealne wykończenie danego Welbecka. Wykorzystał błąd obrony i bramkarza i bezlitośnie dał nam prowadzenie. Cały stadion widzimy w euforii. Niesamowite emocje w tym meczu. Koniec spotkania, rezultat 1-0 dla Arsenalu. Wojtek nie miał nic do roboty, co mnie nie cieszy, bo nie mam wam co pokazać. Widzimy, Arsenal dominował i zasłużenie wygrał, nie ma co ukrywać. Zobaczmy oceny. Najlepszy dany Welbeck, strzelec gola. Rywale zagrali przeciętnie. Widzimy się za moment. I zobaczmy, już blisko do meczu z Watfordem. Jak widzimy, dobrze prezentuje się to drzewko. Dość łatwa droga do finału, więc trzeba to wykorzystać. I zobaczmy jeszcze. Mamy drugie miejsce, tyle samo punktów co lider, więc to jest dla nas bardzo pozytywne. I zobaczymy, jakaś nowa wiadomość. O, kontuzja na treningu niestety. François Coquelin odniósł kontuzję, szkoda młodego chłopaka. Przejdźmy dalej i zaczynajmy to widowisko. Ale jeszcze wybierzmy stroje. Takie mogą być i zaczynajmy spotkanie. I zobaczmy, groźna akcja Watfordu. Tusser, Budil, Abdi, Munali. Czy będzie wrzutka? Tak, zobaczmy. I spokojne zgranie do Szczęsnego. I kolejna akcja Watfordu. Budil, Tusser, Wydra. Zobaczmy, kolejna wrzutka i kolejny raz odegranie do Szczęsnego. I zobaczmy, groźna akcja Arsenalu, 113 minuta. Zobaczmy, wychodzi zawodnik na czystą pozycję, zobaczmy, będzie strzał i 1-0. Świetne wykończenie akcji. Sano go bohaterem spotkania. Koniec spotkania, rezultat 1-0 dla Arsenalu. Świetny występ młodego napastnika Sanogo, Wojtek pewnie się spisał, więc myślę, że ten mecz możemy spokojnie zapisać mu na plus. Arsenal dominował, więc zasłużenie wygrał. Widzimy, najlepszy Yaya Sanogo, bez wątpienia. Ładna bramka, nie ma co więcej gadać. Widzimy się za moment. Jak widzimy, droga do finału stoi przed nami otworem. Tylko nie wiadomo jeszcze, na kogo trafimy. I zobaczmy, przejdźmy dalej oczywiście. Zobaczmy jeszcze terminarz. W następnym odcinku mecze ze Stoke i Newcastle. Więc będzie się działo.
A ja już Wam bardzo dziękuję za ten odcinek i zapraszam na następny. Trzymajcie się, na razie i cześć!